Enea Wytwarzanie to firma, która od lat aktywnie angażuje się w rozwój województwa mazowieckiego i wspiera wydarzenia sportowe, kulturalne oraz edukacyjne w regionie. Obecnie jest sponsorem radomskich drużyn siatkarskich Cerrat Enea Czarni Radom i Ele Klerk Moja Radomka Radom oraz klubu piłkarskiego RKS Radomia Gradom. Maciej Zieliński, witam i zapraszam na program Kontrast w Zebra TV. A dzisiaj Państwa i moim gościem jest Ilona Jaroszek, dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej. Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry, witam pana, witam wszystkich państwa. Pani dyrektor, nie da się oderwać od polityki, gorące wydarzenia w Warszawie, ważne zmiany w naszym kraju. Po 8 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości do władzy wraca bliska pani formacja, czyli Polskie Stronnictwo Ludowe, wraca ze starym koalicjantem Platformą Obywatelską, ale także nowymi partnerami Polską 2050 i Nową Lewicą. Co ta zmiana, pani zdaniem, oznaczać będzie, czy już oznacza dla naszego miasta? Szanowni państwo, myślę, że 15 października Polacy dali wyraźny dowód na to, że potrzebują zmiany, że są zmęczeni tym, jak była Polska zarządzana przez ostatnie, może nie całe 8 lat, ale na pewno przez ostatnie 4 lata. I pomimo tego, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, ma największą liczbę posłów w Sejmie, no niestety nie jest w stanie samodzielnie tworzyć rządu i zarządzać naszym krajem, więc bardzo dobrze się stało, że czterech koalicjantów, bo tak jak pan wszystkich wymienił, doszli do porozumienia i myśmy to już mówili przed wyborami, że będziemy współtworzyć, jeżeli uda nam się pozyskać taką liczbę głosów w Sejmie, co za tym idzie liczbę naszych posłów, będziemy współrządzić jako koalicja czterech partii. Stąd też no, dzisiaj expose pana premiera Donalda Tuska. No nie miałam okazji wysłuchać go w całości, ale myślę, że to całe zastraszanie, które było przed wyborami przez Prawo i Sprawiedliwość, że wszystko zabierzemy, że nikt już nic nie będzie miał, że tutaj za chwilę wjadą jakieś czołgi nie wiadomo skąd, jest po prostu nieprawdą i bardzo jestem dumna przede wszystkim z trzeciej drogi Polskiego Stronnictwa Ludowego, jak również Polski 2050, bo już dzisiaj obserwujemy, że jest nieco inaczej na sali sejmowej, choć chociaż no, zdarzają się jeszcze pokrzykiwania, czego naprawdę bym chciała, abyśmy unikali, bo my jako wyborcy mamy swoich przedstawicieli w Sejmie i bardzo bym sobie życzyła, żeby to zachowanie było naprawdę no, godne posła Rzeczypospolitej Polskiej. Także myślę, że te wszystkie zmiany, które za chwilę będziemy wprowadzać, bo jeszcze tak naprawdę nie ma tego rządu, on będzie, myślę, powołany przez pana prezydenta w dniu jutrzejszym. Myślę, że każdy z ministrów zasiądzie w swoim resorcie, rozpatrzy się, jak wygląda jego resort i myślę, że w najbliższych dniach będziemy mogli coś więcej powiedzieć, od czego zaczynamy, co robimy i jak naprawiamy Polskę po rządach Prawa i Sprawiedliwości. No tak, ale takie oczekiwania jesteśmy w lokalnej telewizji, słuchają, odbierają nas głównie mieszkańcy Radomia, okolice. Co dla nas tu na takim podwórku lokalnym oznacza ta zmiana? Czy będziemy mogli za kilka lat powiedzieć, że to była, no właśnie, prawdziwa, dobra zmiana? Mam nadzieję, że tak się wydarzy, chociaż wiecie państwo, że posłów reprezentujących ziemię radomską, bo tak chyba możemy powiedzieć o naszym okręgu 17, jeżeli chodzi o obecną koalicję rządzącą, to mamy, jak się nie mylę, troje, bo jest pan Mirosław Maliszewski reprezentujący PSL, jest oczywiście pani Joanna Kluzik-Rostkowska i pan Konrad Frysztak. No mam nadzieję i liczę głęboko, że obecne w tej kadencji zaangażowanie pani poseł Joanny Kluzik-Rostkowskiej będzie dużo bardziej, znaczy będzie lepsze, będzie bardziej aktywna, będzie dbała o region, z którego kandydowała, bo myślę, że
Myślę, że nie mamy nic do zarzucenia panu Frysztakowi, jak również panu Mirkowi Maliszewskiemu. Także czekam na aktywność pani poseł, na pewno. A myślę, że to bezpośrednio na pana pytanie, czy może uzupełniając pana pytanie, mam nadzieję również, że nic się nie zmieni po wyborach samorządowych i myślę, że będzie łatwiej panu prezydentowi, który reprezentuje partię, która jest w rządzie, pozyskiwać również środki rządowe, bo w poprzedniej kadencji pana prezydenta, tej, która właśnie się kończy, pana Radosława Witkowskiego, myślę, że było mu trudno, bo rozmowy pomiędzy rządzącymi z Prawa i Sprawiedliwości, a panem Witkowskim chyba się nie układały najlepiej, stąd też nie mieliśmy tego wszystkiego, na co miasto Radom oczekiwało i na co miasto Radom zasługuje, a myślę, że jest bardzo wiele do zrobienia jeszcze w tym mieście, stąd też życzę, żeby ktoś z opozycji na pewno był na stanowisku prezydenta Rzeczypospolitej, znaczy prezydenta miasta Radomia, wówczas będzie łatwiejsza współpraca z rządem. Mm-hmm. Pani dyrektor, teraz Muzeum Wsi Radomskiej jest pani, jak powiedzieliśmy na początku, dyrektorem tej placówki, bo już w powietrzu też czuć zapach nadchodzących świąt, dlatego w Muzeum Wsi Radomskiej trwają intensywne przygotowania do nich. Muzeum wraz z twórcami ludowymi z ziemi radomskiej gotowuje rzeźby do drewnianej szopki, która pojawi się w okresie Bożego Narodzenia w zabytkowym kościele, który stoi na terenie Muzeum Wsi Radomskiej. Pani dyrektor, kiedy mieszkańcy Radomia, naszego regionu, będą mogli oglądać szopkę? Postanowiliśmy po raz pierwszy w roku bieżącym zaproponować nieco inaczej wyglądające święta Bożego Narodzenia Muzeum Świadomskie. Bo jak pamiętacie państwo, do tej pory oczywiście w naszym kościele była prezentacja szopek, ale tych, które są na naszym stanie, w naszych magazynach, to są nasze eksponaty. A w roku bieżącym zaprosiliśmy twórców ludowych, aby pokazać ich tak naprawdę dzieło sztuki. Myślę, że również państwo przyznacie mi rację, jak obejrzycie tę szopkę. Stąd też pan Jacek Pożyczka, pan Adam Sobień, jak również pan Józef Kondeja, reprezentujący teren kozienicki, wykonali postacie, które winny znaleźć się w szopce, czyli jest oczywiście święta rodzina, są pasterze, są zwierzęta, będą anioły. Nasi pracownicy, pan Grzegorz Wojtysiak, wykonał z kolei szopę tam, w której Jezus się narodzi, więc myślę, że to wszystko my dla twórców zaprezentujemy 15 grudnia, ale państwa bardzo serdecznie zapraszam od 16 grudnia, w zasadzie do końca stycznia, tak żebyśmy mogli ją rozebrać przed świętem Matki Boskiej Gromnicznej, do oglądania jej w naszym kościele w godzinach otwarcia naszego muzeum. Także zachęcam państwa, bo jest to nowy element Muzeum Wsi Radomskiej, ale myślę, że przypadnie państwu do gustu. Mm-hmm. Pani dyrektor, teraz porozmawiamy o czymś, o czym chwilę przed programem rozmawialiśmy, czyli o swego rodzaju skansenie w skansenie. Rynek rodem z małego miasteczka powstanie na nowo pozyskanym terenie Muzeum Wsi Radomskiej. To będzie duży projekt, też wielkościowo 4 hektary ziemi, jeśli dobrze pamiętam, państwo pozyskaliście, aby to miasteczko można było postawić. Jak ono będzie wyglądało? Ten projekt oczywiście już taki zarys można zobaczyć w internecie, ale nie wszyscy nasi widzowie na pewno widzieli ten materiał, także powiedzmy, jak to będzie wyglądało. Szanowni państwo, to był już tak naprawdę stary projekt, tylko że przez wiele, wiele lat nie było możliwości pozyskania nieruchomości, na której można byłoby zestawić. Zobaczymy, czy nam się uda, ale chcemy około 60 małych obiektów, może 50 drewnianych zestawić, tak abyśmy państwu zaprezentowali takie odzwierciedlenie małego rynku, chociażby miasta Mogielnica, czy miasta Przysucha, czy miasta Wyśmierzyce, ale sprzed II wojny światowej. Więc myślę, że dzisiaj my oczywiście tego nie pamiętamy, czasy dla nas bardzo odległe, ale tak kiedyś miasteczka wyglądały, że wszystko było skumulowane w wielkim prostokącie. Tam był i szewc, i burmistrz, bądź wójt, tam był kościół, tam była apteka, tam był fotograf. I my to wszystko chcemy państwu
pokazać. Na pewno część eksponatów mamy w naszych magazynach, część nadal pozyskujemy. Za chwilę powołamy zespół ekspertów, który rozpocznie swoje prace nad właśnie zarówno określeniem czasu, w jakim powinno być to małe miasteczko, czy to czasy właśnie przedwojenne, czy powojenne, jak również etnografowie, którzy powiedzą, jak powinny wyglądać wnętrza poszczególnych obiektów. Także nie zrealizujemy tego projektu na pewno na przestrzeni 2-3 najbliższych lat, ale bardzo się cieszę, że się udało pozyskać tą nieruchomość, bo to ostatni moment tak naprawdę, gdyż jak wiecie Państwo, muzeum jest usytuowane w dzielnicy Jeżowa Wola, więc tam jest bardzo dużo zabudowy domów jednorodzinnych i tak naprawdę to był jeden z ostatnich fragmentów, taki duży, w jednym kawałku, który można było pozyskać. Także naprawdę dziękuję samorządowi województwa mazowieckiego, bo to duży koszt, ale jednak przeznaczone dla mieszkańców miasta Radomia. Pani dyrektor, tak zastanawiam się nad tym projektem. Czy coś porównywalnego w skali wielkości jest w kraju do tego projektu, który Państwo tutaj przygotowujecie? Najbardziej takim dużym, małym miasteczkiem, które jest wybudowane, to jest Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Zachęcam do obejrzenia. Nieco mniejsze jest w Nowym Sączu i w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. Także jeżeli Państwo chcielibyście zobaczyć, jak docelowo u nas będzie wyglądało to małe miasteczko, to zachęcam, może w wakacje, może teraz w ferie będziecie Państwo mieli możliwość jeździć po kraju. Zajrzyjcie do tych muzeów, do tych skansenów, zobaczcie, jak tam wygląda małe miasteczko. A zatem to miasteczko w Muzeum Wsi Radomskiej to będzie czołówka i chyba drugie co do wielkości w skali kraju. Tak, jeżeli chodzi o teren, to tak, bo tam te wszystkie inne są dużo mniejsze, a my chcemy cały ten teren właśnie przeznaczyć na to małe miasteczko, stąd też pojawią się oczywiście nowe wejścia do skansenu, ale myślę, że to jeszcze jest daleka przyszłość. Niejednokrotnie będziemy mieli okazję o tym rozmawiać. Na pewno tak, pani dyrektor, nowy rok za pasem. Powiedzmy, jakie atrakcje, jakie wydarzenia w nowym roku 2020 w 24. Muzeum Wsi Radomskiej szykuje dla odwiedzających. No na pewno spotkamy się na naszych sztandarowych imprezach i myślę, że wszyscy je Państwo znacie, to może o tym nie będziemy mówić, ale z takich dodatkowych rzeczy, które chcę Państwu zaproponować, to będzie nieco inaczej wyglądał Dzień Kobiet, bo chcę zrobić taki spektakl jednego z teatrów poświęcony twórczości Janis Joplin, więc myślę, że kobiety odpowiedzą na moje zaproszenie i spotkamy się świętować 8 marca w Muzeum Wsi Radomskiej. Na pewno będę chciała, aby dużo więcej imprez pojawiło się w Muzeum Oskara Kolberga, gdyż rok 2024 to 210. rocznica urodzin Oskara Kolberga. Już jest wydana fantastyczna publikacja autorstwa pana doktora Kamila Szpunara, pracownika Muzeum Wsi Radomskiej, o rodzinie Dębińskich, czyli tej rodzinie, która mieszkała w budynku, w dworze Dębińskich, w którym znajduje się Muzeum Oskara Kolberga. I na pewno będę miała przyjemność Państwu pokazać w nieco może innej odsłonie. Zobaczymy, jak pozyskamy środki finansowe, ale wiecie Państwo, że to również jest rocznica powstania kościuszkowskiego, więc też zaprezentujemy i wystawę, i panów kawalerów, więc myślę, że dodatkowych atrakcji będzie bardzo, bardzo, bardzo dużo. Nieco inaczej będą wyglądały sobótki, to również polecam Państwa uwadze. I myślę, że cały ten rok będzie, no, podobnie jak poprzednie lata, obfitował w dużą ilość festynów, spotkań z twórcami ludowymi, z kołami gospodyń wiejskich. Myślę, że to, co szykujemy, będzie dla Państwa bardzo, bardzo atrakcyjne, uzupełniając oczywiście nasze przedsięwzięcia, czyli i spotkania z muzyką w kościele z Wolanowa, i muzealne Święto Plonów, i Festiwal Ziemniaka. Więc imprez dla Państwa na pewno nie zabraknie. A o wydarzeniach, które będą miały miejsce w 2024, między innymi o tym w dzisiejszym programie Kontrast mówiła Ilona Jaroszek, dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej. Dziękuję pani dyrektor. Dziękuję i zapraszam do skansenu. Dziękuję również Państwu i oczywiście ja zapraszam na program Kontrast już jutro. Maciej Zieliński, kłaniam się nisko. Do zobaczenia.
Enea Wytwarzanie to firma, która od lat aktywnie angażuje się w rozwój województwa mazowieckiego i wspiera wydarzenia sportowe, kulturalne oraz edukacyjne w regionie. Obecnie jest sponsorem radomskich drużyn siatkarskich Cerrat Enea Czarni Radom i Ele Klerk Moja Radomka Radom oraz klubu piłkarskiego RKS Radomiak Radom.